Cześć kochani, witajcie w kolejnym filmie. Dziś zajmiemy się marką Elona Muska, która jest u nas tak naprawdę nieomawiana, nieznana. Jest to marka z wyższej półki, bardzo lubiana przez makijażystów, przez wizażystów. Często możecie widzieć u youtuberów takich jak Jeffree Star czy Pixiu. Także dziś zajmiemy się tą marką i zrobię cały makijaż właśnie tymi kosmetykami. Muszę zobaczyć, czy mam tutaj wszystko do zrobienia makijażu. Witam wszystkich, którzy są ze mną na premierze. Fajnie, że jesteście. Jestem z Wami w komentarzach, rozmawiamy na żywo i będziemy na żywo sobie to wszystko komentować. Linki do wszystkich produktów znajdziecie na dole. Ja jestem ambasadorką Look Fantastic Polska, co jest mi z tego powodu bardzo miło, że mnie wybrali. I z tej okazji mam dla Was kupon Stylizację 22, uprawnia do 22% zniżki na stałe na ich stronie. Więc jeżeli będziecie chcieli cokolwiek kupić, czy to z Maka, czy z Elona Muska, czy nie wiem, z Morphe, mają wszelkie firmy, jakie Was mogą zainteresować, produkty nie tylko do makijażu, do włosów, do stylizacji włosów. Mega, po prostu ta strona jest fantastyczna, plus pudełka subskrypcyjne, także zajrzyjcie tam, linki macie na dole. To co, przechodzimy już do makijażu. Okej, kochani, ja przejrzałam wszystkie kosmetyki i tak w zasadzie nie mam tutaj tylko podkładu, także poradzimy sobie bez tego, bo mam swój podkład tu pod ręką, ale mam tu mnóstwo kosmetyków, które widziałam na zagranicznym YouTubie, które zawsze chciałam przetestować. Jednym z nich jest Hydra Veil, produkt zrobiony w Tajlandii na zamówienie z UK. I to wygląda tak, że tutaj mamy taką małą szpatułkę. Czy to się zdejmuje, tą szpatułkę, czy nie? Zdejmuje się oczywiście. I tą szpatułką nabieramy sobie ten oto primer. Ja już go testowałam, słuchajcie, bo on był albo w kalendarzu, albo w boksach właśnie subskrypcyjnych. I to jest dosłownie taka galaretka nawilżająca. Widzieliście to na pewno już na Instagramie. Zbita taka nawilżająca galaretka. I ten Hydra Veil występuje również w innych teraz nowych wersjach. Także nakładam ten primer. Ma takie wykończenie, no takie wiecie, żelowe, nawilżające, tak jakbyście nakładali kwas hialuronowy. No to jest ulubiony primer wielu osób na YouTubie. Fajny taki chłodzący efekt na taki upał. Robi się lekko lepki, stawię do wchłonięcia. Myślę, że ten kosmetyk to w ogóle wystarczy na wieki wieków, bo jest bardzo duży. Tutaj mam, słuchajcie, 30 ml, trzeba go zużyć w 9 miesięcy i myślę, że naprawdę na długo starczy. Także zostawiam do wchłonięcia tak. Podkłady, których sobie dziś użyję, to będzie moje idealne kombo na upały. Teraz dzisiaj akurat idę na event, więc chcę mieć make-up mocny, w sensie kryjący, porządny. Nie mogę sobie pozwolić na jakieś tam, wiecie, pójście bez make-upu, bo będę sobie robić zdjęcia i tak dalej. Fenty 190 pomieszany z 255. Zmoczyłam sobie już mój beauty blender i nakładam. Także dajcie mi znać w komentarzach oraz na premierze, czy słyszeliście o marce Elona Muska, czy może już gdzieś coś widzieliście. Mogliście na pewno widzieć w moich kalendarzach adwentowych, bo otwierałam kalendarz Look Fantastic, który sobie wtedy właśnie kupiłam. I tam znalazłam, słuchajcie, co tam było? Rozświetlacz. Rozświetlacz taki biały, mocno połyskujący. Zresztą później go chyba w filmie użyłam. Tam mogliście na pewno te kosmetyki widzieć. Nie są to kosmetyki tanie, jak mówiłam, ale to są kosmetyki już uważane za luksusowe, z wyższej półki. Także co, no sobie dzisiaj, zobaczymy sobie po prostu dzisiaj, czy faktycznie warto za nie zapłacić trochę więcej. No i mówię, jeżeli coś Wam się spodoba, to pamiętajcie o zniżce, że zawsze możecie sobie kupić coś taniej. U, jaka jestem żółta. Trochę za żółta, bo mi już trochę opalenizna zeszła. Ale mam nadzieję, że zaraz to ładnie wyrównamy. Naprawdę wydaje mi się, że jestem strasznie żółta. Wczoraj użyłam tego samego kombo i było ok. A dzisiaj już wydaje mi się, że jestem po prostu blada. Dziewczyny z UK, napiszcie mi proszę, czy Elona Muska jest dostępna w sklepach, czy jest dostępna w drogeriach, bo szczerze mówiąc jakoś nie zwróciłam na to uwagi. Jak byłam w domach towarowych, to nie widziałam tej marki, ale może po prostu nie przyglądałam się, także dajcie znać, czy jest to marka tylko dostępna online. Ja ją pamiętam naprawdę, jak tylko zaczęła wchodzić, jak Pixiu pokazywały właśnie makijaże tą marką lub pokazywały jakieś pojedyncze pigmenty lub pojedyncze produkty właśnie z tej marki i mówiły, że to są produkty godne uwagi. Dobra, będę dzisiaj żółta, będziemy to zaraz korygować. Skoryguję to najpierw korektorem. Mam tutaj Skin Base Concealer Pen o wykończeniu matowym, to jest napisane, tak? I on ma, słuchajcie, śmieszne, to jest kolor L3, ma śmieszny taki aplikator. Zobaczymy, jak szybko to wyjdzie. Oj, wychodzi. I zobaczymy, jak on tutaj to wszystko rozjaśni, ale wydaje się być bardzo kryjący. W ogóle ma inną konsystencję niż normalne korektory, mogę Wam od razu to powiedzieć. Zauważyłam, że już to jest taki bardzo napigmentowany krem jakby.
Mam też ciekawy produkt do konturowania, zaraz go wyciągnę i Wam pokażę. Bardzo nietypowy. Korektor nałożę też tutaj na oczy. No, mocno to kryję. Powiem Wam, że widzę mocne krycie i podoba mi się to. Fajnie, że wybrałam taki kolor, wiecie, nie jakiś biały, tylko taki kolor bardziej w odcień mojej skóry. Teraz słuchajcie, bardzo ciekawy produkt. Gel Sculpt w kolorze Silhouette i wydaje mi się strasznie ciemny. On miał strasznie dobre, bardzo dobre opinie i to jest produkt do konturowania. Jak mówię, jest bardzo ciemny, jest wręcz brązowy. Jestem ciekawa, bo ma bardzo żelową konsystencję. W ogóle ładnie pachnie. Ale nie jest taki bardzo ciemny na skórze. I jest, ma efekt chłodzący. W ogóle to jest niesamowite, że on przejeżdża nim po skórze i on ma wrażenie, że skóra jest właśnie schłodzona. Okej, okay, próbujemy wcierać. Zobaczymy, czy Beauty Blender ok, czy może lepiej, żebym użyła jakiejś, jakiegoś pędzelka. Nie, Beauty Blender go trochę zjada, więc spróbuję z pędzelkiem jednak. Śmieszny produkt, jakoś tak się go trochę boję. Użyję sobie pędzelka od Fenty, tego do konturowania. O, jest lepiej zdecydowanie go rozcierać. I ten kontur jest zimny, mówię Wam od razu, że to jest zimny odcień. To nie jest, wydaje się, że jest ciepły, ale ja go rozcieram i robi się bardziej zimny. Także jest dobry do konturowania, już widzę, że to jest odpowiedni kolor. I on zastyga, słuchajcie, trzeba w miarę szybko pracować z tego, co widzę. Że wydawało mi się, że ja sobie tutaj, wiecie, nałożę go, bo był taki żelowy, a ja muszę tu szybko działać. Powiem Wam, że taki ciekawy produkt, ale trzeba bardzo szybko nim działać. Mi zrobiły takie plamki, widzicie to? Szedł mi jakby w niedoskonałości. Dziwne. Ale efekt konturowania jest, tylko taki bardzo delikatny, widzicie to? Mam nadzieję, że to widać wszystko. Ciekawy produkt. Zupełnie inne, inaczej zastyga niż to, do czego jestem przyzwyczajona, dlatego jestem taka zdziwiona. Teraz róż. I słuchajcie, mam tutaj kremowy róż. Ja bardzo lubię kremowe róże na lato. Wiem, że powinno się używać kosmetyków pudrowych, bo one zastygają, dłużej trzymają nam mat. Ale ja lubię po prostu na lato kosmetyki mokre. I mam tutaj kremowy róż w kolorze Lies, czyli kłamstwa. Znowu na zamówienie Wielkiej Brytanii, zrobione w Niemczech. I jest bardzo jasny i boję się, czy... O... To nie jest róż, to jest jak rozświetlacz. Boję się, że nie będzie ładne. W sensie, ładnie wygląda, rozświetla, ale nie jest to typowy róż. Dlaczego to się róż nazywa? Nie mam pojęcia, dlaczego to jest różem, skoro to jest aż takie mokre. Ale ładne ma wykończenie, podoba mi się. Jako rozświetlacz, czemu to jest cream blusher? Mam też normalnie róż w pudrze, ale zaraz, słuchajcie, go użyjemy. Mam też rozświetlacz, najpierw użyjemy pudru. Puder ma talk, bo już sobie to sprawdziłam. Ma bardzo dobre opinie i wydaje się być bardzo drobno zmielony. Duże opakowanie. Mamy tu dołączony w ogóle w opakowaniu taki duży puszek. Dobra. Zszypałam nadmiar. Nakładam. Co mi tutaj włosy tak nie zaczęły wyłazić z tych pędzli? Sephory. Może jestem dla nich zbyt mało delikatna. Puder jest w porządku, widzę już, że wygładza. Tak, puder jest w porządku. Jest ok. Ale wysypał mi się trochę. Ok, to teraz może ten róż, który mam tutaj w pudrze, w kolorze Sophie. Ma drobinki, jest różowy. I nałożę go w końcu jak róż. O, jaki piękny kolor. W ogóle kamera, słuchajcie, nie oddaje różu. Kamera ostatnio zjada cały róż, który ja nakładam. Ale naprawdę daje to piękny efekt. Taki zdrowy, pięknie to wygląda. Wow, no naprawdę podoba mi się ten róż. Słuchajcie, troszkę oszukam i użyję sobie odrobinkę, dosłownie odrobinkę huli. Troszeczkę odrobinkę mi jest za jasno tu na policzkach. Trochę. I trochę na ten nos wrócę sobie tutaj. O, tylko tyle mi brakowało. Już jest ok, już. Już jestem zadowolona, nie będę narzekać. Rozświetlacz. Słuchajcie, rozświetlacze i lamaska ma naprawdę intensywne. I ten jest w kolorze OMG, czyli Oh My God. I połyskuje, jak widzicie, na taki... zimny odcień, złoto jakiś. Zobaczcie, jak to wygląda, ten rozświetlacz z bliska. Tak połyskuje, czyli jest to takie lustro. Nie wiem, jak określić ten kolor. Trochę szampan, trochę róż. Dziwny kolor, fajny. I wezmę sobie pędzelek. To one się strasznie sypią, to jest minus tych rozświetlaczy, że one się strasznie sypią. Ale daje efekt, wow. Nałożę go wszędzie, mimo że zaraz będę nakładać cienie. Podoba mi się. Tylko się sypie, ale rozświetlacz jest naprawdę... Ma coś w sobie takiego, jest bardzo drobno zmielony, pięknie odbija światło. Jest godny uwagi, naprawdę. Te rozświetlacze ich są takie wyjątkowe. Nie wiem, jak to określić, ale no zobaczcie, wygląda to naprawdę wow. Daje efekt takiego...
takiej złotawej skóry. Nie wiem, jak to określić. Ciężko to mi określić, ale naprawdę nie podkreśla niedoskonałości. Pięknie się osadza na skórze. Naprawdę wygląda bardzo szlachetnie. Nie wiem, jak inaczej to określić. Naprawdę ciężko mi dzisiaj opisywać te kosmetyki. Super jest ten rozświetlacz. Zrobiłam przerwę, poszłam do lustra, zobaczyłam, jak to wygląda i powiem Wam, że jestem bardzo zadowolona z tego, jak makijaż twarzy się prezentuje. Nie wiem, jak Wy sądzicie. Napiszcie mi teraz na premierze, czy wygląda to dobrze. Moim zdaniem naprawdę fajnie się to wszystko tutaj wkomponowało. Bardzo podobają mi się róże i bardzo podoba mi się rozświetlenie. Naprawdę fantastyczna sprawa. Zresztą ten korektor też jest bardzo fajny. Dobra, przejdźmy już w takim razie do brwi. Bardzo chcę zrobić brwi i tu jest coś takiego, co się nazywa eye cake, czyli takie ciasto do brwi. Podejrzewam, że to będzie dobrze napigmentowany cień. Mam go w kolorze Gaze i z tego, co widziałam tam u nich na stronie, to był najjaśniejszy, jaki mogłam znaleźć. Mam tutaj grzebyczek i pędzelek z Benefitu. No i zobaczymy, jak ten eye cake się sprawdza. Tutaj każdy kosmetyk ma też lusterko, więc od biedy można się w nim pomalować. Kurczę, jest to dosyć ciemno, trochę się tego boję. Delikatnie, naprawdę delikatnie przejeżdżam po tych brwiach. Brow cake, czy ja powiedziałam eye cake? Eyebrow cake. Eyebrow cake, tak. Brwiowe ciasto. Ale powiem Wam, że jakość pigmentu jest fantastyczna. Może jest trochę ciemny ten produkt na mnie, ale jest fantastyczny. Super się nakłada, wow. Biorę naprawdę odrobinę na pędzelek, odrobinkę. Słuchajcie, ja się nie dziwię, że make-up artists lubią tą markę, bo widać, że są to rzeczy dobrej jakości. Powiem Wam, że już dawno nie byłam tak zadowolona z moich brwi, jak dzisiaj. Mimo, że są bardzo ciemne, to podoba mi się, jak pięknie ten produkt podkreślił moje włoski. Pięknie to wygląda, naprawdę. Wow, jestem pod wrażeniem, super. To teraz przejdźmy do oczu. I mam dwie palety. Mam tutaj paletę Artistry, tak? Experimental Artistry, tak się nazywa. Słuchajcie, paleta jest przepiękna, taki wężowy wzór. Wygląda troszeczkę jakby to była taka torebka, jakby to była taka kopertówka. Jest ciężka, jest fantastycznie zrobiona. Czuć tutaj tą jakość, no nie przesadzam, naprawdę. I mamy tu przepiękne, tęczowe kolory, bardzo nasycone, także myślę, że coś sobie z tego dzisiaj wezmę. Ale mam też przepiękną, taką welurową paletę Unveiled Artistry Palette. Okej, nawet są tutaj nazwy z tyłu. I słuchajcie, jest tutaj paleta podstawowych cieni plus folii. I zrobię sobie teraz swatche tych cieni foliowych, bo bardzo mnie interesują. Zawsze te folie są najbardziej ekscytujące i już dotykam je. I to są takie miękkie, wow. Tak wyglądają cienie foliowe, są jak masełko. Sprawdzę sobie jeszcze cienie kolorowe. Pigment jest. To jest pigment tych cieni. Więc widzicie, że jest. Są matowe w 100%. No dobra, co by tutaj zrobić dzisiaj? Mam ochotę użyć tych folii. W ogóle mam dzisiaj ochotę na taki rozświetlający makijaż, bo jestem opalona. Wiecie, nie chcę się zmalować za mocno. Ale użyłabym czegoś z tej palety kolorów, żeby zobaczyć chociaż jak się blendują i jak będą wyglądały na oku. Ok, zróbmy zbliżonko. Najpierw ten kolor. Robię sobie takie tu odcięcie. Ten. Blenduję do góry. Teraz biorę najciemniejszy, który jest tu na końcu i podkreślam to odcięcie tutaj i robię tutaj taką fałkę. Wezmę sobie teraz ten czerwony cień z palety kolorowej i nałożę tutaj w zewnętrzny kącik. Nic nie podłożyłam, brawo ja. Wracam z tym brązem. O, ten pigment jest strasznie mocny. Zapomniałam Wam powiedzieć o tym produkcie. To jest taki Iconic Chrome Pigment Paint. Zapomniałam zupełnie. On jest kremowy. O, wow. I on jest... Wygląda tak. I mam ochotę go sobie nałożyć. Tylko nie wiem, czy on się da nałożyć pędzelkiem płaskim. Zobaczymy. Jest bardzo kremowy i żelowy. Nałożę go sobie tutaj na ruchomą powiekę. Zobaczymy, czy się da. I na to będę sobie coś nakładać. Nie wiem, czy on się właśnie bardziej nadaje jako baza, czy nadaje się na wierzch. On jest taki żelowo-pudrowy. Ciekawe ma, ciekawą ma konsystencję. Także zrobiłam sobie odcięcie właśnie tym produktem. Ok, wrócę tutaj z czerwienią, bo ją zjadło. No i właśnie taki efekt przejścia chcę uzyskać, by ta czerwień tak przebijała. I teraz wrócę sobie do tych cieni
foliowych i myślę, które sobie tutaj stąd nałożyć jeszcze, bo on jest bardzo ładny, ale może ten, tu mam ten właśnie czerwony, fiolet mam jeszcze, może fiolet położymy na dół. Wezmę sobie ten złotawy z bitym pędzelkiem, nałożę go tu, a ten czerwonawy, który mam tu, nałożę sobie z tej strony. Wejdę na środek. Strasznie chciałabym sobie użyć, słuchajcie, tego linera, który mam taki błyszczący. To jest liner w kolorze, kochani, Topaz. I on wygląda... Aj, on ma złote drobiny. Widzicie? Mam go tu. Jest taki właśnie z drobinami. A drugi mam czarny po prostu. Teraz nałożę sobie, słuchajcie, żelowy eyeliner. Do tamtego zaraz wrócę. Najpierw mam właśnie żelowy w czarnym kolorze i mam cienki pędzelek Sigma. Powiem Wam, że jest to świetnej jakości liner żelowy. Fantastycznie się nim maluję. Podkręcam rzęsy. Rzadko tak robię, że tylko jedno oko maluję, co? Ale chciałam tak jakby... Bo chciałam się trochę pobawić i zobaczyć, jak to wyjdzie, więc skupiłam się już na jednym oku. Maskara. Maskara Gain. Tak się nazywa. I ma bardzo fajną szczoteczkę. Jest zrobiony we Włoszech. Ma ogromną szczotę. Ale myślałam, że będzie jakiś intensywniejszy. Nie, to już zdecydowanie mało intensywne. Myślałam, że będzie mocniejsze. Na szczęście wyklejamy dziś rzęsy. I rzęsy mamy w stylu... Podlinkuję Wam na dole. Wydaje mi się, że to jest FL Visage, tu jest napisane. Nie wiem, czy to jest styl tych rzęs. Rzęsy są bardzo duże, mają tutaj dodany klej. Zobaczymy sobie od razu, czy ten klej jest fajny. I sprawdzę. Uhuhu, jakie długie! Sprawdzę, czy nie trzeba ich przyciąć. Mają w sobie takie zmieszane brązowe, brązowo-czarne włosie. Nie trzeba ich przyciąć, ale są intensywne, co? Są bardzo długie. Bardzo długie. Dobra, próbuję z tym klejem. Widzę już, że nie są to rzęsy na raz. Zdecydowanie będzie można je użyć kilkakrotnie. Takie troszkę daszki te rzęsy. Takie, czuję taki ciężar na oku. Dawno nie miałam tak długich rzęs. Wiecie co, i one nie są podkręcone, one są bardziej proste. Niech sobie schną, a ja zajmę się dolną powieką. Na dolnej powiece wykombinowałam, że nałożę sobie ten fioletowy cień. Mniejszy pędzelek i ten drugi. On nie jest fioletowy, on jest taki różowo-fioletowy ten. Trochę jeszcze ciemniejszego przy samej linii rzęs, żeby nie było tak nudno. I mogę się napatrzeć na te rzęsy ogromne. Chciałam użyć tego eyelinera, ale za bardzo nie mam na niego pomysłu. Także nie dziś, ale wezmę sobie ten drugi i przejadę po linii rzęs, żeby się pasek nie odznaczał. Zrobiłam to na czuja totalnie, więc mam nadzieję, że jest ok. I jeszcze tusz na dolne rzęsy. Tuszem nie jestem jakoś mocno zachwycona. Wrócę sobie jeszcze z rozświetlaczem, który po prostu jest cudowny. I nałożę go w sam środeczek. Mam tu taki fajny pędzelek, słuchajcie, z Inglota 53T. On jest bardzo, bardzo punktowy, więc tym właśnie pędzeleczkiem jadę tutaj o wewnętrzny kącik. I tak wygląda jedno oczko w porównaniu do drugiego. Jak sądzicie, jest efekt czy nie? Podoba Wam się efekt? Taki bardzo dramatyczny. Myślę, że naprawdę ciekawy makijaż mi wyszedł. Dajcie znać na premierze, czy Wam się podoba. Taki ładny, rozświetlający. To co, robię drugie oczko i do Was wracam. Jeszcze zobaczmy sobie. Tak? Tak. Zupełnie inna twarz, co? Dobra, kończę makijaż i zaraz do Was wrócę. Okej, kochani, tak wyszło oczka w całości. Mam nadzieję, że ten makijaż Wam się podoba. Postanowiłam nałożyć coś jasnego na usta. Nie mam akurat nic i lamaski, więc użyję sobie po prostu Melted Latex z Too Faced. To jest błyszcząca pomadka, mocno kryjąca w kolorze Hopeless Romantic.
I tak to wygląda w całości. Myślę, że usta nie przytłaczają tutaj i wiecie, jednak największą uwagę zwracamy na oczy. Ogromne rzęsy, myślę, że ładne, bardzo ładne, rozświetlone oczko. Bardzo podobają mi się te cienie, naprawdę tą paletę Wam polecam. Tą drugą kolorową muszę jeszcze troszkę poużywać, bo wiecie, bo dopiero użyłam jednego czerwonego cienia i za dużo nie mogę na jej temat powiedzieć, bo w sumie go tam nawet nie widać. Także ta paleta jest naprawdę bardzo fajna, ale najbardziej chyba urzekł mnie jednak ten cień, który ma takie wykończenie foliowo-pudrowe. Także ten cień jest naprawdę wart uwagi i myślę, że będę chciała sobie zamówić pozostałe kolory. Ten kolor to jest Mesmerizing i to jest znowu tak dużo tutaj tego pigmentu w środku, że tego na pewno nie zużyję szybko. Bardzo fajny eyeliner żelowy, to jest super sprawa, bardzo gładko sunie, łatwo się nim maluje. Jeżeli chodzi o tusz, to nie jestem nim zachwycona, ale za to podoba mi się puder do brwi, naprawdę zrobił na mnie wrażenie. Mimo, że jest ciemny, to wygląda dobrze i świetnie się nim malowało, jest mocno pigmentowany, więc robiłam to delikatnie. Jeśli chodzi o twarz, no to rozświetlacz i róż robią robotę i korektor jeszcze, tak. Ten stick do konturowania też jest fajny, natomiast trzeba się nauczyć nim działać w miarę szybko, bo niestety szybko zastyga. Także kochani, to tyle, jeżeli chodzi o ten makijaż. Mam nadzieję, że Wam się podoba, mam nadzieję, że fajnie ze mną spędziliście czas. Zostawcie mi kciuki do góry. Już się powoli przyzwyczajam do tych rzęs i uważam, że nawet nieźle mi do oczu pasują te cienie i rzęsy. Także nie jest źle. Pa, pa.